Siema, siema, jadę do Piotra, do Moto Garage. Ma coś ciekawego dla mnie, jakiegoś sprzęta. Zaraz zobaczymy, co to za cudo. Ale tu ślizgo. Spoko, spoko, loko. Uspokój się, ty Brytanie jeden. Dobrze, dobrze, spokój. Spokój. No nie da mi spokoju. I co, nadal nie zrozumiałeś, że nie wolno skakać? No nie nauczył się, a Jezus Maria. Do budy. Idź do budy. Ma swoją budę? No to idź do budy. Szybko. Do budy powiedziałem. Patrz, ucieknie. Ej! Co u nas? Chodź tu. Szybko do domu. Już. Edi, chodź! Chodź, Edi, chodź! Możesz skakać. No to niech się zamknie i... Ale cwa... On się robi taki cwaniak. No cwaniak. Uciekaj. Idź tam. Ale po... jaki model? A on jest taki, ja czasem zamykam, nie? I potem przyjrzał tu drzwi, brama otwarta, nie? Ostatnio tak było, to on taki jest, wtedy wiesz, jakbyś widzi, tylko i widzi. Biedny Edi, no. Ale... Siema, Piotr. Co ty masz za sprzęta? Nie, to jest Ural czy Dniepr, coś takiego. 750. 750 bokser? A to jest chyba 60 rocznik, nie? Wiesz co, powiem ci, że w życiu nie widziałem takiego na żywo. Nie jest zły, tylko te kierunki, te, które mi się nie podobają. No tak, no bo nieprzewidziane było w tamtych latach na motocyklu. Nie, nie pasują, bo to obrysowa to jest robina, wszystko, nie? No. Ale te kierunki, tak to się dopasowało. Ale jaka opona, zobacz. On to by w terenie poszedł. To trochę zeszło powietrze. No. W terenie by poszedł. I widzisz, że kiedyś to w każdym motocyklu były takie opony. Aha. Bo ja w mojej CZ-cie miałem takie opony. A są chyba jeszcze takie wersje, nie wiem dokładnie, bo takich starych to tak nie ten, ale chyba są takie, co jeszcze mają napęd na koło w koszu, nie? Że jeszcze jest jakiś, musi, że mają jakiś, wychodzi mi się jakiś wał, coś jeszcze napędza koło na kosz, nie? To tego to nie wiedziałem. A tu nie, tu jest kosz, nie ma napędu. Bez. Dwie rury wydechowe w oryginale. No to też nie są raczej oryginalne. Tak, nie? Nie, to raczej jest jakaś przeruba. No właśnie. Ale jak to wszystko... Nie, no jest przeruba, bo zobacz jak wyglądają te rury. Niesamowite. Po prostu... Nie, no ktoś to robił, bo to widać. No, to ten nowy też nie jest oryginalny. No, malowane, nie? Cały. Poczekaj, tu jest wyjście. Nie, no były w oryginale dwie rury. No zobacz, no z dwóch garów. Nie, dwie były, tak, tylko że te tu mi nie są oryginalne. No. To ktoś, albo może tamte już po prostu przegniły. No to jak on się nazywa w końcu? To jest albo Ural, albo Dniepr. Dniepr albo Ural? No bo to jest dokładnie to samo. Aha. No. I to jest już ten górno-zaworowy, bo jeszcze był dolno-zaworowy. Ty, a ta kopka idzie w tą stronę? No. Tak się kopie? No. On lekko pójdzie, bo on komprecha ma słabo. Aha. On ma takie niecałe czwórki, a tak powinien mieć pod siódemkę. Mhm. A słuchaj, a akumulator tak jest na zewnątrz? Tu nie ma mocowania żadnego? Nie, no jest tylko takie, tylko blaszką się mocowało. Bo chyba one nie miały przewidziane akumulatora, co? Raczej... Nie, no kiedyś nie montowali do motocykli akumulatorów. No to jest na szóstkę instalacja zrobiona, na 6 V. Wiesz co, ja nie pamiętam, czy ja w CZ-cie miałem akumulator, czy nie? Chyba nie. No tak z tymi starymi. Nie. Ja tutaj wziąłem tutaj, bo on mówi, że tu komprechę. Bo to i faktycznie ma komprechę słabą, nie? A tutaj co? I starter ma tak? Nie, tu ma kierunki. Aha. A tu co? Przerzutki? Tu ma ten, bo tu go odpalać trzeba na chyba na opóźnionym zapłonie, jak dobrze wiem. Aha. To jest taki, tak jak... Ale jakie klameczki, ty. No. Kurwa. No. Oryginał, nie? Raczej tak.
No, oryginał. Tu ma jakieś tam usztywnianie, żeby wiesz, kiedyś, żeby usztywnić amortyzator skrętu z dawnych czasów. Usztywniasz kierownicę. Nie? No, to takie coś to już widziałem kiedyś, wiesz. Nie wiem w jakim motocyklu, ale w jakimś widziałem amortyzator skrętu. Takie coś, to usztywnia po prostu kierownicę, nie? Tak się śmiejesz, tak. Te kontrolki, wiesz, to z Junaka, w Junaku były takie, nie? I ten wejście na kluczyk, nie? No. Wszystko to jest podobne. To trochę tu śruby porzywiały, ale no, ale to jest spoko. Już ma lata, nie? No. Manetki jak myślisz, oryginalne? Czy nie? Chyba nie. To nie dostępne są klamoty. Tak? No. Nawet w Bydgoszczy jest podobno taki sklep. A odpalałeś go już, czy nie? Nie, no tutaj to będzie trzeba by pościągać te cylindry, głowice. Bo mówię, przy tej kompresji, no to jak on ma z 3,5, a powinien mieć 7. O, jeden. No. Trochę tylko zalałem naftą. Już... Piotr, a weź mnie ten, ja sobie usiądę na niego, sfilmuj. Jarka, na takim koszowym nie siedziałeś, tak? Nie, no siedziałeś, ale na jednaku koszowym. Kurde, jak... to trzeba tak muszę. Ty, jadę nawet, patrz, jak tak pójdę, to pojadę. Kurde, ale... O, faktycznie takie robię. No to... Dojście do hamulca tylnego to jest takie słabe, wiesz? Narzinka, wszystko. No, będę musiał go porozbierać. Reakcja na manetkę jest. Aha, na tym tylnym siedzeniu jak się siedzi. A tego to nie próbowałem. Nie próbowałeś? Nie. To ja będę pierwszy z tego teamu. Ja w takiej przyczepce, jak byłem mały, to jeździłem. Znaczy, no nie w takim, podobnie, od jednaka. Nie wiem, czy to standard były wszystkie, czy nie? Nie powiem ci, bo to... Przyczepki, czy to... To z moim wujasem trzeba pogadać, bo on to takie robi tematy. I w teren, kurde. No, czy no. Jak pozamykam tematy, to się za niego wezmę, bo tak na razie tylko go sprawdziłem, ale tu będzie trzeba rozbierać. No pewnie pierścienie zamory dotrzeć. Fajny sprzęt. Naprawdę, ci powiem. Jestem bardzo zadowolony klasyk. Z tego. No klasy. Z Ukrainy no. To ściągają, nie? Bo tam w Ukrainie dużo tego jest. Tak? No, tam tu chyba nawet gdzieś pod wujasem rozmawiałem, to gdzieś w Mogilnie jest chyba facet handluje takim. Mhm. Ciekawe, za dobre pieniądze chyba to można dostać tam. To za jakie? Nie wiem, ale wiem, że to nie są jakieś tam koszty, wiesz. Wujas mnie też kiedyś odwiedzić, bo on też ma takiego. O, jaka tu zawleczka fajna wstawiona. Jakiś urok to ma też, nie? Jak no. Takie starsze tematy. Ja to potrzebuję jakiegoś, wiesz co, sprzęta takiego na ten, na moje pole. Najlepiej jakiegoś kłada. Tak, a co, tamten gościu, co odebrał, zrobiłeś mu tego Kawasaki? I nie chce sprzedać? Nie, bo to już ogólnie było sprzedane. Aha! No, bo to już, ja już przyjechał z tym klientem, co dobrałem. Aha. Jakie się dziska. To już było po prostu sprzedane. Tylko trzeba było to zrobić. Tylne zawieszenie? Na pewno wybiera, nie? Już musi skakać w tym stylu, nie? Co siedzi? Koło zapasowe. Piękna sprawa po prostu. I słuchaj, co? To koło pasuje na wszystko. I na przyczepkę, i na przód, i na tył. Pewnie tak. Tak. Na pewno. No. 140 na godzinę. Jaki ma przebieg? 61 tysięcy. Fajnie, te kluczyki to mi się podobają, nie? Wduszasz i patrz. Nie działa, ty! No. Działa! No działa, bo odwołałem akumulator. Aha, działa, wszystko działa, ty. No ta iskry ma wszystko, także... I lampa pali? No. Kurde. Już te obrysówki się powinny palić, ale... Aha, ale to zrobisz, nie? Tu tutaj jest jeszcze ten. Tutaj ani widzę, z tyłu się coś nie pali, to trzeba będzie to najeść wszystko. A kierunki gdzieś włącza tu? Ja. O, też, jak widać. O, też. Jest, bo ruszył. Ruszył? Tylko z opóźnieniem. O, no jednak działa. No. Piękna sprawa.
A, ten... Stop, nie działa. Przód działa. No, ja bym zrezygnował raczej z tych kierunkowskazów. Jakieś LEDy, wiesz? Takie malutkie. No, to by trzeba coś bardziej tak z tamtych czasów, jakieś właśnie coś, o coś, ala ta obrysówka. Coś takiego by trzeba wstawić. No, ale w środku dać LEDa i takie, no, wiesz, nawet obudowa, a w środku dać taki normalny kierunek, nie? Bo na tyle jest to duża ta puszka. Ma. O. I to jak fajnie latami 60. ze starych filmów, no, by powiało. Ciekawe, jak to się odpalimy, jak to będzie wyglądało. A to co, zadzwonisz po mnie, jak będziesz go odpalał? No. No muszę to, kurde, zobaczyć. To jest szok. Jazda próbna. Ja, a dasz mi się golnąć? Co? W koszu. No dobra, no to dobra, okej? Okay? Nie, nie, no, nie, no będzie trzeba się przejechać. No w koszu, dobrze. To wiesz, nie wiem, jak to klient by się na to zapatrywał, nie? No to zadzwoń do niego, się spytaj. No, nie, no w koszu, tak. Nie, czy... nie, no ja w koszu, dobra. Ci przyjedziemy tutaj. W porządku, dobra, dobra. Ale patrz, oddzielne siedzenia, nikt nikogo nie dotyka, tylko gdzie się ten trzyma, nie? Ten z tyłu. A nie, tu ma, te chyba. Za kierowcę. A słuchaj, a co z KTM-em, powiedz? No chodź.